Unia stara się osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska, przyjmując przepisy w celu ochrony siedlisk naturalnych, zachowania czystości powietrza i wody, zapewnienia bezpiecznego gospodarowania odpadami oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Jednak przepisy te są skuteczne tylko wówczas, gdy wdraża się je jednakowo w całej Europie. Aby zapewnić przestrzeganie tych przepisów przez państwa Unii, Trybunał może nałożyć grzywny, jeżeli dane państwo uporczywie te przepisy narusza. Około połowa grzywien, które Trybunał wymierzył państwom członkowskim, dotyczy środowiska w tak różnorodnych sprawach jak niebezpieczne wysypiska, siedliska zagrożonych gatunków czy oczyszczanie ścieków w miastach. W jednej ze spraw Trybunał orzekł, że państwa muszą wdrożyć skuteczne programy walki z zanieczyszczeniem powietrza w dużych miastach w określonym w prawie Unii terminie. I że obywatele lub organizacje ekologiczne mogą występować do sądów krajowych, aby to na państwie wymóc. Trybunał orzekał też w wielu sprawach dotyczących europejskiego systemu handlu emisjami, który ma na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wyroki Trybunału potwierdzają, że elektrownie węglowe nie powinny być traktowane korzystniej niż ich mniej zanieczyszczający konkurenci. I że linie lotnicze nie mogą być wyłączone z tego systemu. W ten sposób Trybunał zapewnia, że wciąż możemy korzystać z wysokiego poziomu ochrony środowiska w Unii Europejskiej.